sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób z niepełnosprawności na 2013 rok. I tutaj komisja wydała taką opinię pozytywną, ponieważ do Rady Dzielnicy przyszło pismo z CIGIT-u informujące, że zadanie, które wskazaliśmy kiedyś w uchwale, czyli budowa podjazdów w przemiastce przy ulicy Grunwaldzkiej 5, nie może zostać zrealizowane, ponieważ teren ten nie znajduje się na terenie CIGIT-u, na terenie gminnym i nie możemy zadania wykonać. Na zadaniu jest kwota 15 tysięcy złotych i postanowiliśmy, żeby te środki przenieść na zadanie likwidacja barier architektonicznych na terenie dzielnicy II Grzebuszki w zakresie remontu chodników i przejść dla pieszy. Dzisiaj byliśmy na objeździe z panią Sikitu, z paniami Sikitu, z panią Elżbietą Śpiewą, z panią Anną Matuszek, z panią Alicą Gołąb-Radziszewską i jeszcze był od nas? Ja jeszcze byłam. I wskazaliśmy w ramach zadań likwidacja barier architektonicznych na terenie dzielnicy drugiej, remonty dwóch chodników przy szkole, na terenie szkoły podstawowej numer 38. Jeden chodnik jest przy przejściu dla pieszych, a drugi jest, jak się idzie do szkoły, od strony działek, od strony tak, parkingu, obok parkingu. To jest taki fragment chodnika zniszczonego i taka jest propozycja, żeby w ramach tych pieniędzy, bo tam jest 40 tysięcy, zrobić ten chodnik, a tą uchwałą dofinansować o 15 tysięcy, ponieważ i tak żadne zadanie nie zostało wskazane, a dobrze byłoby po prostu rozdysponować te środki, bo to i tak to wszystko będzie jeszcze trochę czasu trwało. Więc taka jest nasza propozycja. Jeżeli ewentualnie Państwo mieliby inne jeszcze propozycje, żeby jakieś zadanie w ramach tych zadania problematyki osób niepełnosprawnych było zrobione, no to jakby co, też proszę zgłaszać jak najszybciej, żeby ewentualnie to zmienić. Tutaj mówiła pani Małgosia, bo po prostu niestety wyszła, że też w jakimś tam niedobrym stanie jest wejście do jeszcze jednej szkoły, ale ja już nie zapamiętałam. No na półkolu. Na półkolu, tak. To jest po prostu 18. Ale tam jest cały ten... Standardy jeszcze. No tak, na pani musi być określona wąska ścieżka, tak co pani śmieje. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Poza tym, co przed chwilą. 13 za. Kto jest przeciw? Pisze. Kto się wstrzymał? Nie, dobrze.